Czyli z tymi uchodźcami powinniśmy przyjmować. W Grecji ksenos znaczy obcy, prawda? Stąd się wzięła, że ksenofobia. Ale w Grecji obcy znaczy gość. W Polsce zauważyłem, obcy znaczy wróg. Tym się różnimy jednak. No, nasza kultura jest o kilka tysięcy lat starsza od polskiej, nasza grecka kultura. Ale no, to było bardzo nieprzyjemne, dlatego że Polska, jedyny czas, kiedy Polska była wielka, najsilniejszym krajem była Europy, od Polski się uczono, to były czasy, kiedy Polska była Rzeczpospolita Obojga Narodów, kiedy tu były wieloetniczna była wtedy Polska, wieloreligijna i najsilniejszy kraj Europy. Od cudzoziemców możemy się brać i kulturę, i zwyczaje, i kuchnię. No właśnie, ale trzeba powiedzieć, że no to jest taki też temperament, prawda? Uchodźców. Od uchodźców możemy się uczyć naprawdę wielu rzeczy. Jak Korwin mówi, że nie wpuszczasz tutaj uchodźców, to ja mówię, to niech pogada z Cameronem i niech Cameron polskich uchodźców wyrzuci 2 miliony z Anglii. Jak nie wstyd, jak tym ludziom nie wstyd w ogóle takie rzeczy opowiadać, tak się poniżać, pokazywać ten brak humanizmu totalnego. No to no, jest to przykre, no po prostu bardzo przykre. No, no tak wyszło. Mam nadzieję, że po wyborach trochę się zmieni, bo ja znam niektórych polityków, tych, którzy wygrali teraz, pisowskich, i oni nie mają nic przeciwko uchodźcom. Ja podejrzewam, że zrobiono to świństwo, które zrobiono, to w związku z kampanią wyborczą, a nie z tym, co naprawdę myślą. To jest trudny temat, właśnie temat uchodźców. No dobrze, ale na razie zostawmy temat uchodźców. Rozmawialiśmy trochę o koncercie, teraz o uchodźcach. Tak. Wiadomo, orkiestra Naxos jest bardzo międzynarodowa. Ale taka ciekawostka numer jeden, właśnie jak sobie wypisałem przed chwilą, że zabrakło w tym składzie Antimosa na gitarze, a jest na płycie. Przez ten zespół przewinęło się kilkadziesiąt osób, między innymi Antimos, znaczy, no, dlaczego po nazwisku mam, no, między innymi Apostolis to jest imię. Apostolis grał z nami, tylko że my idziemy z Kostkiem w takim kierunku, że my musimy mieć instrumenty, oryginalne instrumenty wschodnie, a Apostolis nie chciał tego używać. Nie. Po prostu nie. I tak się przyjaźnimy, gramy jego utwory, znaczy jeden z jego utworów. No ale my z Kostasem idziemy, mamy wytyczony kierunek i idziemy. Znaczy muszę powiedzieć, że właśnie pana orkiestra Naxos jest taka w Polsce przynajmniej no jedyna i to jest taka bardzo, bardzo oryginalna, że aż tak szerokiego składu nie ma żaden zespół. A niekoniecznie, dlatego że Kajach założyła Transoriental Orkiestra i tam ma jednego człowieka z Iranu. Nie wiem, czy innych cudzoziemców ma. Ciekawostka numer jeden. Podobno niedawno, we wrześniu, minęło 50 lat, i to jest taka bardzo kontrowersyjna ciekawostka, od czasu, gdy pierwszy raz zapalił pan haszysz. To był rok 65. Prawda? No, ale co w tym jest kontrowersyjnego? No jesteśmy w Polsce. No to co? No jednak... W Polsce od czasów średniowiecza marihuana jest znana. W
tamtych czasach nazywała, w średniowieczu nazywała się Śmieszką. Sienkiewicz opisuje Zagłobę, kiedy oleum musiał rozłożyć. Przecież to oleum to jest z nasion konopi, prawda? Ten olej, który teraz akurat wywalono doktora, który leczył olejem dzieci z padaczką, prawda? Centrum Zdrowia Dziecka. Więc oleum jest znany, ja nie widzę w tym nic kontrowersyjnego. Rzeczywiście 50 lat temu pierwszy raz zapaliłem haszysz i pamiętam dokładnie, jak to było, no po prostu byłem w raju. To jest cudowne, namawiam wszystkich, palcie, nie pijcie wódki, tylko palcie no właśnie, zioło. Jak pan powiedział, że właśnie alkohol jest gorszym narkotykiem niż marihuana. No to w ogóle nie ma porównania, no to dwa najgorsze według Światowej Organizacji Zdrowia, dwa najmocniejsze narkotyki to jest heroina i alkohol. Nie wiem, co mówić o tych tak zwanych narkotykach. No, dla mnie marihuana to nie jest narkotyk. Czasy Gomułki to było po prostu... No, wtedy było to legalne. O, właśnie. No dobra, czy można powiedzieć, że był pan hipisem? Tak, byłem. I narkomanem. Narkomanem nigdy nie byłem. Aha, a nie, byłem. Bardzo kochałem używać alkoholu. Aha, w tym sensie. Tak. No to tak. To a co było łatwiejsze właśnie w czasach Gomułki? No wiecie, alkohol oczywiście. Pisem czy alkoholikiem? To akurat no, jedno z drugim miało nic wspólnego tak naprawdę. No. Jedni hipisi pili, drudzy nie pili. No, raczej się nie piło w czasach hipisowskich. Raczej się nie piło, ale znam no, pan wszystkich... Był brak szpanu pić alkoholu no, w tamtych czasach. Ale znam pan wszystkich hipisów właśnie, którzy tam się zbierali na tym Nowym Świecie? Tam nie. Na Foxa tam gdzieś przesiadywali? Nie, nie znam wszystkich. Nie? Trudno znać, bo było nas tak dużo. Znałem raczej, bo bardziej to znałem czołówkę hipisowską, taką elitę, bo byłem od samego początku tego ruchu w tym roku. I znałem sporo hipisów, ale wszystkich. Nie znoszę w ogóle w polskim języku słowa wszyscy. Czyli kilku pan zna? Znałem wielu. Wielu? Tak. A ścigała was milicja wtedy? Ja nie miałem problemów z milicją, znaczy ja się dowiedziałem dopiero teraz z teczek z IPN-u i tak dalej, co się ze mną działo, jak na mnie donoszono, dlaczego nie dostawałem paszportów i tak dalej, że byłem inwigilowany, ale to dopiero teraz wiem, ale wtedy to ja w ogóle no, nie zdawałem sobie sprawy, że najbliżsi przyjaciele mogą donosić na człowieka. Właśnie, ale powiedzmy jeszcze o czymś innym. Czy to prawda, że w stanie wojennym, jest stan wojenny no. I jechał pan samochodem z Świnoujścia, tam z promu, do Warszawy. I podobno tak. 17 razy zatrzymywała was milicja. A to prawda, jechaliśmy z Wojtkiem Wagleskim. Bo graliśmy... Stan wojenny zastał nas w Holandii, w Arnhem, nie. W Dordrecht, Winterfolk Festival, taki wielki festiwal polkowy. I my tam graliśmy z Osjanem. I właśnie zobaczyliśmy czołgi na ulicach Warszawy. Oczywiście zachodnie media, jak to mają w zwyczaju, teraz polskie też to robią, totalnie przesadzały. Mieliśmy tam, po nas grała taki zespół, wspaniały zespół chilijski, Narayana się nazywali. No i oni powiedzieli, ludzie, co wy się przejmujecie, to telewizja jest tylko, my też to mieliśmy, nie martwcie się, to minie. Po czym zakupili jakieś tam flaszek brandy i po koncercie, gdzie na, rzeczywiście akustykę, jak zaczęliśmy grać, graliśmy na, totalnie na całość, akustykę mało nie rozwalił aparatury, bo płakał nad tymi gałkami. Wtedy jeszcze gałki były. Właśnie, ale tam nas to spotkało. Później no, oczywiście wracamy, nie mogliśmy wrócić z Kopenhagi
i musieliśmy przez Aarhus na północ jechać z Danii, później przez Szwecję wrócić do Malmy, bo stamtąd ostatni prom do Polski odchodził. Połowa zespołu zostało, ale akurat temu Wojtkowi Warnyckiemu dziecko się rodziło i urodził się 15 grudnia, a my wróciliśmy 17 grudnia. A mnie dziewczyna rzuciła akurat. Ja jestem dosyć uczuciowy, więc my z Wojtkiem postanowiliśmy wrócić. Reszta zespołu no, troszkę się przestraszyła, ale jak wchodziliśmy już na prom z Wojtusiem, oczywiście tam demonstracja, nie wchodźcie na prom, mordują w Polsce na ulicach, strzelają do ludzi, nie jedźcie. A steward nas pyta, panowie, chcecie o pojedyncze kajuty po 10 dolarów w łapę. Ach, okej, okay, czyli jest normalnie, jedziemy. I kupiłem bardzo dużo papierosów i za granicą je kupiłem. Ale wtedy już były zagraniczne papierosy w Polsce. Kupiłem bardzo dużo papierosów, zatrzymywali nas ci biedni żołnierze, no co poradzić, co to jest ich wina? Nie jest ich wina. I dostawali po paczce papierosów, cieszyli się i w ten sposób dotarliśmy do Warszawy. Ale rzeczywiście byliśmy wielokrotnie, bez przerwy zatrzymywani. W Koninie wyrobiliśmy sobie przepustkę, żeby po nocy można było jeździć. Inna sprawa, że fajnie się jechało, bo nie było w ogóle samochodu. Była jakaś zima stulecia też. Tak, jeśli jakiś samochód był, to akurat milicyjny. No właśnie, to potem wracaliście razem z Osjanem, prawda? I czy można powiedzieć, że dla pana wtedy i dla środowiska... Właśnie... Nie wracaliśmy z Osjanem, wracaliśmy z Wojtkiem Waglewskim. Z Waglewskim. Ale to był jeszcze czas, gdy pan grał... Połowa Osjana została... Została. Tak.